Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Jak w praktyce odpowiadać na zaproszenia ludzi, którzy nas gdzieś zapraszają? Do tego odnosi się też pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. I tutaj jest wyraźnie powiedziane od 25 wiersza. Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeśli ktoś zaprosi was, ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytają ze względu na sumienie. Lecz jeśli ktoś wam powie, to jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, na sumienie, lecz jeśli wam ktoś powie, to jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Więc tutaj widać wyraźnie, że Słowo Boże z jednej strony kładzie nacisk na to, że prawa Chrystusa są na pierwszym miejscu, czyli jeżeli jest ujawnione, że jest to poświęcone demonom, poświęcone bożkom, poświęcone czemuś po prostu przeciwnemu Chrystusowi, to wtedy mamy się od tego wstrzymać. Ale jeżeli to ma po prostu taką podstawę, że to jest nasz znajomy, członek rodziny i nie ma tutaj jakichś takich elementów atakujących Pana Jezusa, to jest zostawione to naszej decyzji. Jeśli chcecie iść, idźcie. Jeżeli chcecie mieć podtrzymaną tutaj relację z tymi ludźmi. Ale jeżeli jest to na przykład, wiąże się z wejściem do jakiejś świątyni, gdzie się czci diabła, albo tego typu jakieś elementy, to albo powinniśmy taką uroczystość podzielić na część związaną tylko z relacjami rodzinnymi i na część, w której nie będziemy brali udziału, tak jak to wierzący w praktyce robią, że owszem, siedzą przy stole, ale w tańcach i tego typu rzeczach, upijaniu się, nie biorą udziału, albo nie biorą udziału w mszy katolickiej, albo jakiejś hinduistycznej, jak to są wierzący z jakichś innych regionów, po prostu biorą udział tylko w części rodzinnej. I to trzeba właśnie stawiać sobie pytanie, czy Pan Jezus chce mnie w tym miejscu i w takiej roli widzieć. I tutaj też do tego nawiązując jest wyraźnie powiedziane, jeśli chodzi o Jana 2 rozdział, że to jest 2-3 wiersz. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: nie mają wina. Oni nie mają wina. Wyraźnie, bo czasami ten fragment jest używany w Polsce pijackiej jako argument, że nawet sam Pan Jezus się
upijał. Wiemy, że Pan Jezus nie miał nic przeciwko spożywaniu wina, bo jest powiedziane, że Syn Człowieczy przyszedł, je i pije. Mówią żarłokto i pijak, przyjaciel grzeszników. Ale tutaj wyraźnie jest pokazane, że świadectwo Marii, oni nie mają wina. Zabrakło wina na imprezie, ale to był ich problem, bo akurat ten stolik z uczniami i z Panem Jezusem tak jakby w ogóle nawet nie dostrzegł tego, że nagle zabrakło wina. Oni mogli albo mieć te stągwie cały czas na stole i nie zauważyć, że znikają, no bo nie nadużywali go. Może gdzieś tam do posiłku trochę spożyli i po prostu nie wiedzieli, że zabrakło go na całej imprezie. Więc tutaj tak samo z nami, że my mamy zupełnie inne zachowania na tego typu imprezach i to nie jest coś, co możemy się nauczyć, wyuczyć, lecz to jest coś, co mamy właśnie brać z tego, jak się Pan Jezus zachowywał i jak Słowo Boże nas poucza, że my nie jesteśmy z tego świata, my nie jesteśmy stąd i ta różnica będzie widoczna, jeśli będziemy żyć według prowadzenia Ducha Świętego. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony.